Intensywna, ale krótka na szczęście zima sprawiła, że postęp prac na budowie drogi S61 jest znakomity. Plan zakładał, że na koniec stycznia budowlańcy osiągną pułap tzw. przerobu na poziomie około 261 mln zł. Tymczasem miesiąc wcześniej, czyli na koniec 2020 roku, jego zaawansowanie określono na 30 milionów więcej, a na koniec lutego 2021 roku jest wyższy od planowanego o około 47 milionów złotych. I choć daleko jeszcze do pierwszych wylewek na wierzchni, to postęp prac ziemnych jest ogromny. W dobrym tempie powstają również pierwsze obiekty inżynieryjne. Budimex został wykonawcą kontraktu w styczniu 2020 roku, zastępując na placu budowy włoski koncern. Od tego czasu na terenie budowy zmieniło się bardzo wiele, a postęp widać gołym okiem. Łącznie na liczącym około 24 km odcinku nowej drogi, wiodącej od końca obwodnicy Suwałk do przejścia granicznego w Budzisku, powstać mają Oprócz dwóch nitek jezdni, 33 obiekty inżynierskie, dwa węzły drogowe i trzy tak zwane MOPy – Budzisko Wschód, Budzisko Zachód i Żubryn. Będą również przebudowane droga wojewódzka, kilka dróg powiatowych, powstanie też sieć dróg dojazdowych.